Nimpu. Cześć mistrzowie, mistrzynie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ninja, a dzisiaj zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinku z gry Assassin's Creed Origins. Cóż moi drodzy, aktualnie znajdujemy się na wybrzeżu Morza Egipskiego, gramy Ają, tak więc mamy odwrotną tutaj sytuację. Nie sądziłem, że Assassin's Creed Origins będziemy grali Ają, czyli przydaną bajka, co tutaj wnosi naprawdę bardzo duże urozmaicenie dla naszej rozgrywki, co mnie bardzo cieszy. Cóż, teraz kiedy wy oglądacie tego gameplaya, ja jestem zapewne w szpitalu i sobie odpoczywam już po operacji przegrody nosa i powracam do was już po dziesiątym powracam. Może nawet 10 uda się zrobić jakiegoś live streama i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Nie wiem samo, który dokładnie wyjdę ze szpitala, w każdym razie wychodzę w sobotę. Okej. Tymczasem jednak musimy zatopić flotę Ptolemusza. Jeszcze nie mam pojęcia jak tutaj... Znaczy, wiem jak wcześniejsze Assassin's Creed to działało. Natomiast tutaj to jest to pierwsza bitwa morska. Aha! Tutaj strzelamy na strzał. No okej. Trochę coś zupełnie innego. Jestem przyzwyczajony do tego typu rozgrywki. Ale okej, jeszcze połapię. Dobra. Pierwszy statek zatopiony. Jeszcze trochę życia mamy, ale mogę jakoś zmienić na przykład na jakąś inną broń albo coś? Okej. Spróbujmy. Na razie nic chyba nie mogę zmienić. No dobrze. No w sumie tych materiał bardzo was prosił o to, abyście już teraz zrobili łapkę w górę pod tym filmem, żeby materiał się lepiej pozycjonował do większości widzów. W ten sposób także również wspomagać moją działalność, za co wam serdecznie dziękuję. Swoją drogą przypominam na konkursie, w tym do wygrania jest 10 bokenów, 3 bokeny marki Cold Steel, później mamy 7 bokenów z czerwonego dębu oraz również także mamy 3 znaki kanji dla 3 pierwszych miejsc w konkursie, w którym to trzeba zaprezentować. Czekajcie. To było dobre. W którym to należy zaprezentować swoją umiejętność ninjutsu, czyli swojej motoryki ciała, walki wręcz, mogą to być różnego rodzaju akrobacje, ćwiczenia tak, podobnego rodzaju jak na WF-ie, pompki, brzuszki. Niekoniecznie muszą być to stricte sztuki walki. No troszeczkę pracy już otrzymaliśmy, jest ich coraz więcej. Ostatnio pojawia się również tak, że no muszę przyznać całkiem niezła praca. Zobaczymy jak tutaj się wszystko posunie odnośnie wyników konkursu. Pamiętajcie, że to później wy, moi drodzy, jako widownia będziecie oceniać właśnie prace konkursowe. Dobra. Okej. Dobra. Jeszcze trochę. Okej. Poszło. Dobra, to nie było najtrudniejsze. Dużo bardziej dynamiczniejsza jest ta bitwa morska względem wcześniejszych. Dzieje się naprawdę dużo. No, podejrzewam, że bitwa morska została nieco tutaj upgrade'owana, więc powinny być dużo ciekawsze. Szczerze mówiąc, w wcześniejszych wersjach aż tak nie budziły mnie aż takich wielkich emocji, ale też były fajne. Ale nie było to do końca to, czego oczekiwałem. It's hard to say goodbye to those who don't accept us. But it is also the only way! Is it? Pompey will be at the appointed place, off Terra's coast. Sail on! Okay, musimy uważać tutaj na niektóre skały, żebyśmy nie roztrzaskali naszej łajby. Niektóre wyrastają tak dosłownie z wody, więc... troszkę ostrożności nie zaszkodzi, okej. Okay. No generalnie całkiem pustki tutaj mamy. Na 12 jest kilka statków. No dłuższy statek ten tutaj, całkiem niezła flota. Okej, to jest Pompesiusz. Okej, no to nie raszujemy. No dobra, ale nie mamy innego wyjścia, musimy płynąć tam na... Spotkajmy się zatem z Pompejuszem na wybrzeżu. Pytanie... Ups! Okej, wygląda na to, że mamy zatem przeciwników z tej strony. Pomożemy Pompejuszowi oczywiście.
Na tyle, na ile to niby tylko możliwe. Dobra, chcieliśmy w sumie uwagę całej lewej burdy na nas. Okej. Okay. Będę się starać pojedynczo załatwiać. Okay. Dobra, zatopiony. Macie płonąć dzbany. Okej. Okay. Nie lubię tego. Okay. Strzelać, strzelać. Musimy nieco uważać na linię wody, bo później strzały są kompletnie niepotrzebne. Dobra, trochę obrócimy statek. Przyśpieszmy z lewej strony. I postrzelajmy ich. Może nie będziemy wtedy zadawać tak dużych obrażeń. Okej, okay, wlecieliśmy w jeden statek. Ale to dobrze. Dobra, płonących dzbanów powinni bardzo mocno oberwać. Oraz od naszych strzałów również. Strzelajcie! Na co wy czekacie? Dobra, poszło. Ale faktem my też nieźle oberwaliśmy. Więc troszeczkę musimy, że tak powiem, przystopować. Nie możemy aż tak raszować. Tak chamsko. Dobra. Ładnie oberwali od dzwonów. Dobra, poszedł. Okej. Okay. Nie mamy zbyt życia, ale raczej powinniśmy z tego wyjść cało. Och, och, och. No i jeszcze jedna salwa. Jeszcze raz! Macie, KO. Dobra. Udało nam się obronić statek. Ale fakt, tą łajbą to nie było takie najprostsze. Zresztą palimy się. Nie wie się, że nikt nie chce ugasić tego pożaru na statku, no ale co tam. Civil war in Egypt and a mercenary trireme comes to my aid. In the midst of war with Caesar, I find it odd. Who in Hades are you? Well, we could have let you die. Pompeius Magnus. Greetings and friendship from Queen Cleopatra. Cleopatra offers gold to win my favor once I've won Rome. Is that what friendship means to your queen? Whose face graces that coin? Do Roman women receive the same honor? An alliance with Cleopatra is a union of true power. She wants more than an ally. She seeks a king. Valuable friendship indeed. Oops. Agreed. My fleet will soon be ready for Egypt. Okay. Mission complete. No przynajmniej mamy green light, żeby powrócić. Z dobrymi wieściami. Robiło się ciekawie. Czy tu jest jakaś gruba akcja? Najpewniej. Można oczopląco dostać od tego loading screena. Właśnie, jak ktoś z was wie, kim są dokładnie ci łowcy, którzy polują na nas, to będę bardzo wdzięczny za wszelką informację. O, odblokowałem osiągnięcie, może. O, i powracamy z bajkiem do gry.
Pompejusz Wielki, a zatem quest został ukończony, czyli jednak najwyraźniej zbadaj usterka Animusa, poziom 40. No trochę słabo mu pocisnęliśmy zatem do przodu. No cóż, powiem wam, nie sądziłem, że tak szybko nawet wyrzuci do grania z powrotem bajkiem. Okej, skoro w takim razie gramy bajkiem, mamy poziom 18, to znajdźmy jakiegoś pobocznego questa może zatem, którego wartałoby tutaj nam wykonać. Dobra, ale nie chcę mi się polować na jakąkolwiek zwierzynę, ja bym wykonał coś nieco bardziej ciekawszego. Co mamy w pobliżu? O, proszę bardzo, o, lament rolników, to mi się już podoba. A nie, nowi w mieście nie, ale lament rolników to może być całkiem ciekawy. A zatem podejdźmy do tego questa i zapytajmy się o owych rolników, w czym możemy im pomóc. O, już tutaj, dzień dobry. Here, let me help you with that. Oh, what? You think me helpless? I'm surprised to see you in your condition working so hard. The arrival of a child is a blessed event. Oh, I am no delicate lily. Oh, are you in pain? Bah, my little bean is just making herself known. My workers are so slow, I need to run over and check on them. Allow me, Nebet. Okej. Okay. Bierzemy tego posta. Znajdźmy rolników i porozmawiajmy z nimi. Cel jest blisko senu, zatem wskaż mi. O! Bardzo ładnie. Dobra, daleko nie mamy. Ciekawe, co dorekałbym rolnikom? Dobra, no to tutaj. Znajdź obrycę w pobliżu, papirus. Może kiedyś, a co wy na dole robicie w tej studni? Baba! Co się dzieje? Witam! Baba! What happened? The tunnel collapsed. Baba and Ipui are Baba i Ipui utknęli. How can I help? Are you strong enough to clear the way? See if you can bring them out. Please, Neb, they are my brothers. Stay here. I will do what I can. Dobra. Bajek wkracza na ratunek. Okej. No to co? Jednego już mamy. Hey there. Are you hot? Ah, I twisted my ankle. My brother Baba was working further in. The tunnel collapsed. I don't know if he's alive. I will get you out first. Then find him. Careful. I think I heard a hissing sound nearby. Okej. Możliwe, że mamy jakieś męże w pobliżu. W każdym razie mamy szczęśliwą informację dla jednego z braci, gdyż bowiem jeden żyje, więc... No tak. Więc ciesz się, bo w połowie już quest wykonałem. Ipui! I will help him from here. You need to go back and find Baba. Hurry! He might be hurt or worse. Dobra, znajdziemy Baba. Take care of him. I will find your last brother. Thank you, Neb. Dobra, ruszamy zatem na poszukiwanie Baby. Baba, baba, baba. Dobra, no faktycznie coś się tutaj pozawalało. Okej. Okay. Ups. Ja wam dam. Dobra, bajek się węży nie boi oczywiście. A ten żyje. Ciach. Okej, jeszcze jakiś? Nie, to chyba wszystkie. Chyba. Are you hurt? No. I managed to squeeze in there just before it collapsed. I had no idea this was here. We were digging to reach the river. That place was probably part of the old temple. Do you need help getting out of here? I am fine. I am going to meet with my brothers and take a break. Spokojny. No właśnie. Okay, biblioteka prehistoryczna. Prehistoryczna biblioteka. No może nie prehistoryczna biblioteka, ale... Bardzo ciekawe miejsce. Co tutaj mamy? Jakieś pisemka. Może znajdziemy tutaj coś, co by się nam przydało. W przyszłości. No dobra, co tutaj? Historia opiekunów... Starej biblioteki. O, nie mam nawet questa. Wschodni brzeg Nilu.
No ciekawe, może się tam udamy. Okej, ale tymczasem jednak zmienimy z... Chociaż czekajcie, nie mam tutaj jakiegoś celu. Mam jeszcze ukryty papierus, okej, no ale to kiedy indziej, bo teraz niespecjalnie chcemy się na tym skupiać. Natomiast chciałbym zakończyć tego questa, tak żeby to po kolei oczywiście rozwiązywać. Co 3 metry. Pytanie, czy możemy sobie jakoś wyjść dość błyskawicznie. No niby jakby była możliwość, ale pewnie jednak jej nie będzie tak do końca. No bo stąd jak bajek przyciśniesz się, no nie przyciśniesz się. No dobra, no to spadamy. Musimy wyjść tą samą drogą, jaką przyszliśmy. Idź, idź, idź. Dobra, bajek ma pierwszeństwo. W końcu merzaj. Dobra. Coś słyszałem dziwnego. Jakby jakiś jaszczur tutaj czmygnął albo coś. Okej, to było w środku tej wielkiej świątyni. W zasadzie w miejscu, gdzie wyeliminowaliśmy na poprzedni cel. No tak to czasem w życiu bywa. Bo jak widzicie, przywyknął. Okej. Chief Nito, the well tunnel partially collapsed, but I was able to help the workers. My little Bean and I are so fortunate you passed by when you did, Medjay. May the gods bless you 1,000 times for your efforts. Take care of yourself. May the gods bless your little one. Okej, quest wykonany. Lament robotników. Dostaliśmy troszeczkę punktów doświadczenia. Niewiele brakuje do 18 levelu, co mnie bardzo cieszy. Natomiast słuchajcie, mieliśmy tutaj jeszcze jeden quest. Stara biblioteka, całkiem niedaleko, więc może spróbujmy go wykonać. Pan Wielbłąd, chodź do mnie. Witam. Panie Wielbłąd, prowadź za tym. Okej, ale już widzę, że ta twoja nawigacja to coś cię kiepsko prowadzi, to ja cię sam poprowadzę. Okej, jak widzicie, to jest na drugim brzegu. To przydałoby się zakosić łódkę, albo jakiegoś kajaka, czy coś. Bo tak to trochę długo powiesujemy. No ale tu jest jakiś statek, więc może jest szansa, że znajdziemy jakiś kajak w pobliżu. Myśmy się tam chociaż przedostali już na drugą stronę, bo faktem też mało mi czasu dzisiaj nagrywanie. Muszę jeszcze nagrać dla was dwa materiały. Bo nie chcę was zostawiać bez żadnego materiału. W trakcie, kiedy będę nieobecny. Nie lubię czegoś takiego robić. Zawsze po prostu wolę mieć przynajmniej jeden materiał zostawiony dla was na jeden dzień. No wtedy też kanał wiadomo lepiej idzie i tak dalej. Przede wszystkim pozycjonowanie też cały czas działa i to się tak nie kopie w tych kuglach. No i materiały mają lepsze dotarcie do nowych potencjalnych widzów. Okej, no to jesteśmy na statku. Bajek ruszył z kopyta. Zapaliśmy wiatr w żagle. No kurczę, pięknie. Normalnie mam ochotę pojechać na wakacje do Egiptu. Okej. W błyskawicznym tempie, trzeba przyznać, przedostaliśmy się na drugi brzeg. Okej, wysiadamy. Z kopyta. Dobra, wschodni brzeg Nilu. Nie byłem tutaj, ale zielono tu, powiem wam. W zasadzie to... No nie, no Europa. Znaczy to nie jest tak, że to jakbyśmy na Europę już wpłynęli. To jest tak. Musimy odkryć tutejsze rejony. Bardzo mi one ciekawią. Jeszcze mi tutaj w ogóle nie było. No zresztą patrzcie, ile jest jeszcze do odwiedzenia. No świat jest naprawdę przeogromny. Okej, będzie sporo eksploringu. Okej, mistrzowie, cóż. Ja po tym pięknym brzegu Nilu, wschodnim brzegu Nilu, będę się już z wami żegnać. Jeżeli się wam spodobał, łapka w górę pod nim, możecie strzelić komentarz, wówczas materiał się jeszcze lepiej upozycjonuje, dotrze do większej ilości moich widzów, ten sposób także wspomożecie moją działalność. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie także wspomóc moją działalność za pomocą donate'ów, czyli wsparcia przez was.
Wysyłam również serdecznie dziękuję. Wówczas wasze materiały po prostu odnośnie tematyki ninja będą jeszcze lepszej jakości za wszelkiego rodzaju donaty. Również także bardzo wam dziękuję. Okej, mistrzowie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiału. Ostatni po!